Karkonosze, dodaj do ulubionych. Takie hasło towarzyszy najnowszej akcji promocyjnej powiatu jeleniogórskiego, w której znani i lubiani zapraszają w to wyjątkowe miejsce. Są to filmy, w których artyści w kilku zdaniach zapraszają właśnie w Karkonosze. No wierzę w to, że chociażby Ray Wilson, który ma miliony fanów na całym świecie, po emisji takiego materiału, po udostępnieniu takiego materiału na swoim Facebooku, no w jednej chwili zobaczą to miliony jego fanów i wierzę w to, że będą tacy, którzy również udostępnią to na całym świecie, więc zasięg takiego posta będzie naprawdę ogromny. Wśród zaangażowanych artystów są wokalista zespołu Genesis Ray Wilson, Sławomir Łosowski z zespołu Kombi oraz Dariusz Załański z zespołu Manchester. Chciałem wam powiedzieć, że Karkonosze to nie tylko piękne i urokliwe góry, ale i miejsce, które może zmienić życie. Do projektu zostali zaproszeni nie tylko muzycy. Mamy świetnych aktorów, którzy już wstępnie też się zgodzili. Mogą to być kabarety, no ludzie, którzy są w Polsce i nie tylko w Polsce znani. Jeżeli ktoś się sam zgłosi, to na pewno nawiążemy chętnie taką współpracę. Akcja ma pomóc branży turystycznej, która ucierpiała podczas pandemii koronawirusa. Liczymy na to, że napłynie na nas ogromna rzeka turystów. I to będzie ogromne wsparcie dla przedsiębiorców, którzy działają w branży turystycznej. Region jest przepiękny, bogaty w walory przyrodnicze, kulturowe, turystyczne. Naprawdę wszyscy ci, którzy tu przyjadą, znajdą dla siebie sporo atrakcji w każdym wieku, bo tu mamy sporo atrakcji dla dzieci, i dla osób w średnim wieku i dla osób starszych. Filmiki z artystami zobaczyć będzie można na stronie starostwa oraz w mediach społecznościowych. Jak zapowiadają pomysłodawcy, będzie ich więcej.